Spełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego, z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszego brata Aleksandra wskrzesił w chwale i powołał go do społeczności świętych. Prośmy o to w cichej modlitwie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszego brata, kapłana Aleksandra. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza. Pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Aleksandra. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia. Obdarz naszego brata życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym. Wprowadź naszego brata do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obmyłeś naszego brata wodą chrztu i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś go Duchem Świętym. Przyjmij go do grona swoich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty pozwoliłeś swojemu słudze składać eucharystyczną ofiarę. Sprawa, by Ciebie chwalił na wieki. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Panie. Zjednoczeni ze wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej Ojczyzny, módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wszechmogący Boże, Ty przez śmierć krzyżową Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, zwyciężyłeś śmierć naszą, a przez Jego chwalebne zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie nieśmiertelne. Wysłuchaj nasze prośby za Twojego sługę, kapłana Aleksandra, który umarł w Chrystusie i z ufnością oczekuje zmartwychwstania. Spraw, aby kapłan Aleksander, który na ziemi poznał Ciebie przez wiarę, nieustannie chwalił Cię w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Amen. I niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan Cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Złożymy teraz ciało naszego brata Aleksandra w grobie. Ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze uwielbione ciało na podobieństwo swojego ciała uwielbionego, ufamy, że wskrzesi naszego brata Aleksandra, gdy przyjdzie w chwale.
Pamiętaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdykamy, jęcząc i płacząc na tym łezpadole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, o tym wygnaniu nam okaż. O, łaskawa, o, litościwa, o, słodka, Panno Maryjo. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Światłość wieczna niech mu świeci, gdzie królują wszyscy święci. Światłość wieczna niech mu świeci, gdzie królują wszyscy święci. Światłość wieczna niech mu świeci, gdzie królują wszyscy święci. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca Twoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Duchowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Duchowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Racz mu dać, Panie. A światłość wiekuista niech nie świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Naród niewierny tworzy się przestrasza, na cud jonasza. Alleluja. Naród niewierny tworzy się przestrasza, na cud jonasza. Alleluja. Ziemia się trzęsie, strach się w grobu miesza, anioł wstępuje, niewiasty pociesza. Patrzcie, tak mówi, grób ten pusty został, Pan z martwych powstał. Alleluja. Patrzcie, tak mówi, grób ten pusty został, Pan z martwych powstał. Alleluja. Przez Twe chwalebne Chryste zmartwychwstanie, daj łasce Twojej stateczne wytrwanie. I niech tak w chwale, jakoś Ty równiemy, zmartwychwstaniemy. Alleluja. I niech tak w chwale, jakoś Ty równie zmartwychwstaniemy. Alleluja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Thank you.